Szanowni Państwo, musimy uzmysłowić sobie jasno, że jesteśmy tylko krajem, który pozornie ma wszelkie atrybuty państwa. Naprawdę jest tak, jak powiedział człowiek, było nie było najbardziej doświadczony i najbardziej wiedzący w danej sprawie wszystko, czyli pan premier Morawiecki, że jesteśmy tylko i wyłącznie własnością kogoś innego. Cały system po 90 roku. Polegał na przechwyceniu rynków zbytu dla tych preparatów i towarów, które znajdują się na zachodzie, a już ich czas ważności, że tak powiem, minął, i sprzedania ich na wschodzie, czy nie tylko w Europie Środkowej, ale także w Azji. A wszystko zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Otóż nam się wmawia, że istnieje coś takiego jak komunizm, socjalizm i inne bzdety. Prawda natomiast polega na tym, że istnieje tylko rynek zbytu. Proszę zauważyć, że na, w Polsce po 1945 roku powstały liczne uniwersytety marksizmu i leninizmu. Mało tego, mamy nawet profesorów od Marksa czy Lenina. No dobrze, a nikt się nie zastanawiał. Jak to się stało i kto opłacał tychże y, propagatorów tej idei, w cudzysłowie? Przecież, jeżeli taki Lenin i jego banda żyli sobie w najlepsze w Szwajcarii, to jest najdroższym kraju w Europie, to ktoś musiał płacić za ich pobyt. Jeżeli gazetka Piłsudskiego była drukowana w Anglii, w City, to ktoś musiał płacić przecież wszyscy wiedzą że tak było dawniej i jest dzisiaj że koszt pracy w Europie jest tańszy niż w Anglii mam na myśli polskę czy białoruś czy tak dalej czyli jak się może komuś opłacać Przewozić, przenosić produkcję do Anglii, czyli do droższego kraju, potem jeszcze tracić pieniądze na transport tych gazetek do Polski i potem czyli kontrolę na granicy, urzędy celne, tajna policja, i dopiero potem rozprowadzać w Polsce. Przecież to jest bzdura w założeniu. Otóż nie wspomina się nic że ten tak zwany manifest komunistyczny w 1848 roku opublikowany przez Marksa to był manifest komunistycznej partii Niemiec. A kto opłacał wydanie i finansowanie? No jeden z dyrektorów Rothschilda. Konsorcjum Rothschilda, jest to konsorcjum dawnych książąt niemieckich a Rothschild był wykonawcą tylko i wyłącznie jak gdyby dyrektorem zarządzającym tego konsorcjum. Jeszcze w 1896 roku w Almanachu wyraźnie podano, że Rothschild padł raskol, a raskol to był kupiec. To co dzisiaj czytamy, że rzekomy majątek Rothschilda powstał już za czasów Napoleona, słynnej bitwy pod Waterloo, to jest wymysł propagandowy. Nic takiego nie miało miejsca. W każdym bądź razie w podręcznikach z tamtego okresu nie znajdujemy na ten temat śladu. Wracając do istoty rzeczy. Otóż, jeżeli w XIX wieku nagle rozwija się bardzo, bardzo mocno przemysł, są fabryki, które zatrudniają 3, 5 czy 10 tysięcy ludzi, to jest oczywistym, że każdy właściciel takiej fabryki chce wiedzieć, o czym myślą rolnicy, robotnicy, co chcą robić, żeby po prostu na przykład nie ulegli potrzebom konkurencji i nie zniszczyli mu tej fabryki. Oczywiście może to uzyskiwać, mając swoich tak zwanych agentów, ale jest to bardzo ryzykowna sprawa, bo jeżeli w jakimś tam tumulcie ten agent zostanie ujawniony, to cała złość przejdzie na właściciela fabryki. W tym celu stworzono właśnie związki zawodowe. Związek zawodowy, czyli wybrani wśród robotników ludzie, opłacani rzekomo ze składek tych robotników, w rzeczywistości zawsze działały na korzyść fabrykanta. To nie ulega żadnej wątpliwości. Proszę zauważyć, że fabrykanci mieli całą masę rozmaitego rodzaju zachęt, żeby swoje przeprowadzić. Podam tylko przykłady, które były w Polsce masowo y, stosowane. Teoretycznie po 1945 roku, jak nas propaganda uczyła, byliśmy państwem robotniczo-chłopskim. No to jak mogło w państwie robotniczo-chłopskim jak mogła powstawać organizacja typu związek zawodowy y, grupująca tychże robotników, pracowników przeciwko własnemu państwu? jest to się kupy nie trzyma. Jeżeli w kapitalizmie, gdzie jakiś tam obcy decydował o wszystkim, no to robotnicy powinni się gromadzić w jakieś rzeszenia, które by walczyły o lepsze zyski. Ale jeżeli my mieliśmy własne państwo robotnicze, to dlaczego stosowaliśmy konkurencyjną organizację typu związki zawodowe? Mało tego. Związki te były zrzeszone w centralnym y, związku z organizacji robotniczych, a te z kolei w światowym. Czyli innymi słowy, ktoś miał cały czas kontrolę nad organizacjami robotniczymi, które musiały wykonywać polecenia idące z góry. Proszę zauważyć, że przeciętny robotnik nie jest na tyle wykształcony, żeby mógł stworzyć jakieś regulami, jakieś przepisy prawne. Te przepisy. Tworzyli ludzie, którzy byli przygotowani do tego, a takich ludzi z odpowiednim wykształceniem mieli tylko i wyłącznie fabrykanci, czyli ci właściciele tych zakładów pracy. W Polsce masowo odpowiedni ludzie związków zawodowych wyjeżdżali w nagrodę za dobrą pracę do Bułgarii, Rumunii czy gdzieś tam jeszcze na Krym. Czyli to były nagrody. Ich dzieci dostawały punkty za pochodzenie i łatwość studiowania. Po to, żeby właśnie lepszy, lepiej i taniej utrzymywać masy robotnicze w karności. Wracając do XIX wieku. Jeżeli powstawały tak olbrzymie zakłady przemysłowe, które potrzebowały dużej ilości siły najemnej, to skąd się trzeba było zdobyć? Miasta na ogół nie dysponowały taką ilościami wolnych ludzi, którzy by mogli zmienić swoje zatrudnienie. W mieście ludzie na ogół mieli swoje warsztaty, swoje sklepy, jakieś inne tam zajęcia, i nie było możliwości, żeby rzucili to wszystko i przeszli do fabryki za marne grosze. Ale taki nadmiar siły roboczej istniał na wsi, co zrobiono? No, zaczęto walczyć z pańszczyzną. To był znowuż pretekst tylko i wyłącznie do tego, żeby uzyskać tanią siłę roboczą. Chłop pańszczyźniany, szczególnie w I Rzeczypospolitej, miał nie tylko swoją zagrodę, ale jeszcze serwituty, czyli drewno z lasu, ryby ze stawu czy z rzeki itd., jak w 1811 roku po raz pierwszy wprowadzono w Polsce zwolnienie z pańszczyzny, to na 11 tysięcy rolników czy chłopów pracujących w dobrach czartoryskich zgłosiło się tylko kilkudziesięciu. Reszta uważała, że to jest dla nich strata. Bo jeżeli zrzeknie się pańszczyzny i będzie chciał, Wykupić, czyli płacić tylko czynsz, czyli pieniężny podatek za eksploatację ziemi, to się stanie to samo co w Anglii. W 1848 roku wybuchła zaraza ziemniaczana w Anglii. W Anglii istniał system, że chłop był najemnikiem, który zaczynał pracę na wiosnę, i na jesień musiał panu płacić określony czynsz. W związku z zarazą ziemniaczanną. Ilość plonów spadła w sposób drastyczny, no i nie mogli tego czynszu zapłacić, co spowodowało masowe rugi i wywóz tych ludzi do Stanów Zjed do Ameryki na zasadzie ustawy, którą wprowadzono, że każdy bezdomny bez całego miejsca zamieszkania idzie pod podkład i jest wywożony do Ameryki. Dlaczego? No bo w Ameryce potrzebowano właśnie taniej siły roboczej. I skorzystano z okazji zarazy ziemniaczanej. W Polsce w ten sam sposób. Wyrzucano chłopa z ziemi, ale nie dawano mu nic zamian. Czyli wędrował taki chłop do miasta, gdzie przyjmował każdą pracę, byle tylko przeżyć. Pracowano po 14-16 godzin na dobę, nie widząc słońca. No i właśnie mamy od razu katastrofę, czy epidemię. Gruźlicy, krzywicy i innych chorób, powodu braku witaminy D. Na marginesie, o tym, że, że witaminę D trzeba podawać ludziom w, naszym, w naszej szerokości geograficznej przez cały praktycznie rok, wiadomo co najmniej od czasów II wojny światowej. W 70 roku przez, zaprzestano podawania tej witaminy, i do dzisiaj. Żaden minister zdrowia nie wpadł na tak prosty sposób zapobiegania chorobom. Pierwszą epidemię, jedyną, jaka w Polsce była grypy, to był rok 71, kiedy właśnie przyszła do nas ta grypa, bo w szkołach dzieciom zabrano trano. Wracając do ruchów robotniczych. Wszyscy, tak zwani związkowcy, byli opłacani przez fabrykantów. Wybierani byli z tych ludzi, których mieli zostać wybrani. Jeżeli któryś się sprzeciwiał, no to były wypadki samochodowe, były wypadki w fabryce, coś tam komuś na głowę spadło, i od razu reszta wiedziała, co ma robić. Nie ma możliwości praktycznej, żeby robotnik, czyli chłop ze wsi, który nie umiał się podpisać, a to wiemy dokładnie na podstawie dokumentów z tamtego okresu, Umiał stworzyć i umiał walczyć z fabrykantem. Jeżeli powstawały jakieś związki konkurencyjne, to tylko dlatego, że były opłacane przez innego fabrykanta. Bo mamy dwa sposoby niszczenia konkurencji: albo wyprodukować coś lepiej od tego, co jest na rynku, co jest bardzo trudne i kosztowne, albo zepsuć fabrykę tamtemu. Masowo to się działo w Polsce, na przykład po 1920 roku, gdzie tartaki były podpalane przez nieznanych sprawców. W Lublinie było w 1520 latach już 9 tartaków drzewnych, czyli produkujących papier. I co się okazało? Okazało się, że jak przyszedł tam inny yy, przedsiębiorca z Krakowa, który chciał założyć papiernię, to jego Barczać jego tartak, płonął w ciągu roku chyba cztery razy, a w końcu jego samego spalono w tym tartaku. W ten sposób niszczono konkurencję, i to był yy, sposób bardzo, bardzo często praktykowany. Otóż, jeżeli robotnik pracował 14 czy 16 godzin dziennie, to nawet nie miał czasu, żeby zapoznać się z jakimiś tam aktami prawnymi czy możliwościami działania. Proszę przypomnieć sobie, że taki piłsudski Ginet Selman do y, 1905 roku był pracownikiem tej samej branży co Lenin. Był redaktorem czasopisma Robotnik. Czasopismo Robotnik było produkowane, drukowane w City of London Corporation, czyli stamtąd przychodziło do Polski. Czyli inaczej mówiąc, piłsudski już od końca XIX wieku był agentem City. Dlatego dzisiaj mamy jego nawrót. W latach 50., -tych, 60. -tych reklamowano Piłsudskiego jako y, współpracownika Lenina w tworzeniu y, socjalizmu. Obecnie się go reklamuje jako y, wybitnego twórcę państwa polskiego, chociaż nie ma na to żadnych dowodów, że kiedykolwiek w jakikolwiek sposób myślał o Polsce, a generalnie chodziło tylko i wyłącznie o wypełnianie poleceń idących z Zachodu. Nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek agent cokolwiek sam robił. Agenci są tylko i wyłącznie do wykonywania poleceń i to widzimy najlepiej u nas w czasie wypowiedzi tzw. autorytetów yy, telewizyjnych. Po 1945 roku, po stworzeniu tego państwa robotniczo-chłopskiego, pierwszą rzeczą, którą było, to było tworzenie związków zawodowych. Z centralną siedzibą w Warszawie, po to, żeby dokładnie kontrolować, co myślą robotnicy, jaki jest ich stosunek do partii i, i obecnej sytuacji. Przeglądałem w IPN-ie akta tzw. wydarzeń grudniowych z 1970 roku. Po siedmiu czy ośmiu miesiącach przyszło polecenie z góry. Że trzeba sprawdzić, co się dzieje z tymi podejrzanymi, najbardziej. Oglądałem akcja, akta 56 takich osób, które były inwigilowane, i akta te zawsze kończyły się konkluzją. Do współczesnej rzeczywistości ma stosunek pozytywny. I te akta zostawały bez ruszenia. Natomiast jeżeli był napis, adnotacja, do współczesnej rzeczywistości ma stosunek negatywny. To był dopisek jakiegoś pułkownika. Do zakładu pracy zwolnić. W ten sposób państwo robotniczo-chłopskie pilnowało poprawności pracy robotników. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech sobie przypomni, jakie było jego stanowisko, kiedy miał, do jakiegoś tam tematu, kiedy miał lat. 15 czy 20, a potem kiedy miał lat 40. Nie ma takiej możliwości, żeby młody człowiek dwudziestolatek umiał orientować się chociażby w przepisach prawnych istniejących na danym terenie. Do tego trzeba niestety zarówno czasu, jak i wiedzy i doświadczenia. Trudno wymagać, żeby ktoś, kto jeszcze nie skończył szkoły średniej czy nawet kursów jakichś pomaturalnych już to wszystko wiedział, i jak to się mówi, wyssał z mlekiem matki. Reasumując, sprawa jest bardzo prosta. Wszystkie związki zawodowe stworzone na całym świecie służą tylko i wyłącznie producentom czy fabrykantom produkującym dany przedmiot. Mają jeden cel: pilnowania swoich sąsiadów, towarzyszy w pracy żeby nie było żadnych strajków, żeby nie było żadnych, yy, żadnego niszczenia aparatury czy urządzeń. Jeżeli w danej fabryce wybuchają jakieś strajki, to na 100% są one prowokowane przez służby, który celem w danej chwili może być nie, nieokreślony czy nieznany, natomiast po pewnym czasie wychodzi to wszystko na, na jaw i wiemy, dlaczego służby zrobiły taką czy inną prowokację. Dlatego też w Polsce po 90. roku w ogóle nie ruszono, nie przystąpiono ani do dekomunizacji na wyższych uczelniach. Czyli ci sami profesorowie od marksizmu i leninizmu ogłupiali nadal ludźmi o jakichś tam yy, ruchach robotniczych, i nie przystąpiono do dekomunizacji informacji wojskowej, czyli tej służby, która praktycznie rządziła cały czas w kraju. Mimo, że po 1989 roku miały nastąpić zmiany, i jak gdyby przewartościowanie czy przestawienie pewnych priorytetów, to najważniejsze sprawy, czyli finanse, wskazują jednoznacznie, że wciąż jesteśmy w tym samym państwie. Proszę zauważyć, że pomimo wielokrotnych zmian rządów, Żaden z rządów nie opublikował bilansu otwarcia. Czyli tak naprawdę w żadnym dokumencie urzędowym typu Dziennik Ustaw czy Monitor Polski nie ma informacji, ile dany rząd wziął pożyczek, na jakich zasadach te pożyczki wziął, kto to będzie spłacał i jak długo, jakie procenty od tego musi państwo zapłacić. Czyli my mało tego. Nawet nie podano, co z, tych, co z tymi pieniędzmi zrobiono. Więc są dwie możliwości. Albo te pieniądze stanowią drugi tajny budżet, który idzie poza sejmem w wąskim gronie, jest rozdysponowany na nie wiadomo co. Albo też jest to fikcja literacka. Żadne pieniądze do Polski nie przychodzą jako tak zwane pożyczki, a jedyne co otrzymujemy to weksel do pokrycia. Czyli. Grupa tzw. rządu warszawskiego podpisuje jakieś zobowiązania, na przykład na te 67 miliardów, a za to przez następne 20 lat reszta narodu będzie musiała płacić podatek do City of London Corporation. Wszystkie banki są zrzeszone właśnie w City of London Corporation i bez ich zgody żadnych pożyczek się nie udziela. Proszę zauważyć, że od oddychania już płacimy podatek w wysokości ponad 20 miliardów euro. I praktycznie nie wiemy zupełnie komu, na co, jaki jest skład rady nadzorczej tego banku, który przyjmuje te pieniądze, na co te pieniądze są wydawane. Po prostu musimy płacić. Dwadzieścia kilka miliardów euro to jest więcej niż 80 miliardów złotych, czyli to jest więcej niż się wydaje na utrzymanie tych 100 tysięcy lekarzy, 500 tysięcy pielęgniarzy i tych wszystkich szpitali w Polsce, na całą służbę zdrowia. No, i teraz Państwo rozumiecie, dlaczego mamy takie kolejki i w służbie zdrowia nie ma pieniędzy. Jako wielki sukces odtrąbiono, że budżet na służby zdrowia wzrośnie do 6% gdzieś tam w 2025 roku. Praktycznie nie wiadomo, co wtedy będzie, czy jeszcze w ogóle będziemy. Ale problem polega na tym, że jeszcze w stanie wojennym, który był bardzo taki ciężki i zły, budżet służby zdrowia wynosił 10,5% PKB. 10,5% za pana Balcerowicza-Bucholca zostało zmienione na 4% i teraz jako rewelację ma być 6%. Moje pytanie brzmi, jeżeli z 10% 10,5% spadło na 4%, czyli ponad 50%, to na co te pieniądze zostały przeznaczone? W ciągu ostatnich 30 lat nie ma praktycznie żadnej inwestycji, która by mogła sugerować, że te pieniądze zostały w kraju. Po drugie, jeżeli w tej chwili już wiadomo, że te 70 parę miliardów nie wystarcza, czyli trzeba zwiększyć ten budżet, to najmniej o te 2%, to dlaczego nie, i na co idą te pozostałe 50%, czyli 4,5%, które były kiedyś przeznaczane na służby zdrowia. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że wydatki na służby zdrowia są zupełnie nie adekwatne do efektów, jakie uzyskuje służba zdrowia. Nie po to przyjechali specjaliści amerykańscy, żeby nam to poprawić. Dlaczego nie po to? Ano dlatego, że u siebie w ciągu tych 40, 30 lat doprowadzili do całkowitej ruiny służby zdrowia. Wydatki wzrosły z 50 miliardów dolarów do 250 miliardów dolarów, ale efekty zdrowotne są odwrotnie proporcjonalne. Stany Zjednoczone mają największy współczynnik umieralności niemowląt. Ale jednocześnie, Stany Zjednoczone są krajem, który aplikuje dzieciom największą ilość szczepionek. W Stanach Zjednoczonych obserwuje się obecnie taką nadumieralność kobiet białych, jaka była w Rosji u mężczyzn po 1990 roku. Nadumieralność mężczyzn w Rosji po 1990 roku była spowodowana głównie brakiem pracy i alkoholizmem. O tym, że w Stanach Zjednoczonych alkoholizm wśród kobiet osiągnął epidemię, czy brak pracy, ani słowem się nie podaje. Jednocześnie mamy tak zwany efekt kobiet kolorowych, które żyją o wiele dłużej niż kobiety białe w tym... i nie chorują. A dlaczego? A no bo większość z tych kobiet nie jest ubezpieczona i nie chodzi do lekarzy medycyny rokofelerowskiej, czyli innymi słowy, Procedury wprowadzane masowo przez system polski nie służą poprawie zdrowia i powrotu do zdrowia społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie. Nasuwa się tu nieodparcie takie pytanie, taki zwrot. Popieramy partię czynem, umierając przed terminem. Generalnie wszystko wskazuje na to, że system wprowadzany ma właśnie zakończyć tak zwany wiek obywateli przed 60 rokiem życia w tym celu żeby nie trzeba było zwracać tego podatku każdy z nas od chwili rozpoczęcia swojego życia zawodowego musi płacić podatek zwany zdrowotnym 27 lat temu czyli po 1989 roku jako pierwsze zadanie było ustalenie tzw. koszyczka świadczeń czyli co przysługuje Przeciętnemu obywatelowi zamieszkującemu jeszcze tereny pomiędzy Odrą a Bugiem, za pieniądze, które wpłaca przymusowo do państwa, do kasy państwowej. Mija 27 lat i do dzisiaj nie wiadomo do jakich praw ten chory obywatel ma dostęp, a za co musi płacić dodatkowo. Już w tej chwili obliczono, że ludzie wydają prywatnie pomimo że są ubezpieczeni ponad 30 miliardów na swoje leczenie. Innymi słowy te 70 kilka miliardów, które daje rząd plus te 30 to są aktualne potrzeby służby zdrowia. Nic nie słyszymy, żeby to zostało w jakikolwiek sposób zaspokojone. W celu oskubywania, czyli okradania wręcz społeczeństwa stosuje się procedury, które Wcale nie podnoszą efektywności diagnostycznej, ale narażają dane jednostki na większe koszty i wydatki. Podam przykład. W latach 70. diagnostyka bazowała głównie na badaniach laboratoryjnych biochemicznych. Po 90. roku wprowadzono badania obrazowe typu rezonans, tomografia komputerowa czy USG. No i mamy pewien problem. Bo badania laboratoryjne, biochemiczne pozwalają nam ocenić funkcję danego narządu, natomiast badania obrazowe pozwalają ocenić jego wielkość i zmiany strukturalne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład narząd zwany wątrobą, czyli główną fabrykę naszego organizmu, to musi ulec zniszczeniu ponad 70% miąszu, żebyśmy to zauważyli. Badania biochemiczne pozwalają wykryć zmiany, jeżeli dotyczą one tylko 10 czy 15%. Czyli są o wiele, wiele bardziej dokładne, szybsze i łatwiejsze w wykonaniu i tańsze zdecydowanie. Nie ma żadnego powodu, żeby na przykład w chorobie nowotworowej co 3 miesiące robić prześwietlenie tomografii komputerowej. A tak się w Polsce robi. Generuje to olbrzymie koszty, nie poprawiając w żaden sposób leczenia pacjenta czy jego zdrowienia. Doszło wręcz do psychozy wykonywania badań obrazowych w sytuacji, gdzie to wcale nie jest konieczne i potrzebne. Badanie takie jest potrzebne chirurgowi przed operacją. Badanie takie jest potrzebne przy zmianie metody leczenia. Jeżeli leczymy pacjenta jedną metodą, a nie uzyskujemy wyników poprawnych, to musimy sprawdzić, co się dzieje. Natomiast sprawdzenie tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji, zaspokojenia własnej wiedzy jest bez sensu. Jest stratą nie tylko czasu, ale narażenia pacjenta na nową chorobę. Musimy pamiętać, że dawki tomografii komputerowej są bardzo duże. Udowodniono także, że wykonywanie coroczne mamografii powoduje pewnością prawie 50% powstanie nowotworów. Jaki jest sens wykonywania przymusowego, rzekomo bezpłatnego badania mamograficznego, kiedy nie wnosi to nic do metody leczenia? Każda kobieta, która. Zachowuje no, najbardziej prymitywne warunki higieniczne czyli myje się przynajmniej raz na tydzień pod prysznicem, jest w stanie sobie zlokalizować zmianę w piersi w wielkości poniżej pół centymetra. Natomiast badania mamograficzne znajdują zmiany około pół centymetra lub większe. Mało tego. Badania olbrzymie, statystyczne, udowodniły, że wykonywanie to nie ma. Nie tylko żadnego sensu, ale wręcz powoduje bardzo dużo niepotrzebnych operacji i leczenia, które nikomu do niczego nie służy, czyli naraża kobiety na olbrzymi stres, a nawet może mieć skutki negatywne śmiertelne. A w Polsce nadal to się stosuje i nadal y, urzędnicy NFZ-u popierają i opłacają tak zwane badania profilaktyczne. Podobnie wygląda sprawa z badaniami USG kobiet w czasie ciąży. Musimy pamiętać, że USG to jest fala mechaniczna. Fala mechaniczna, czyli to samo co bicie y, paskiem po pośladkach. Jeżeli częstotliwość tych drgań jest dostatecznie duża, to wzrasta temperatura w danym miejscu i powstają pęcherzyki kawitacji. Temperatura pęcherzyka kawitacji może osiągnąć 500 stopni. Denaturacja białka następuje przy 50 stopniach. Jeżeli kobieta jest w ciąży i płód ma wielkość 2, 3, 5 mm, to niszczymy od razu kilkadziesiąt tysięcy komórek. I nie ma potem znaczenia, bo nie ma możliwości odtworzenia tych komórek. Udowodniono i to badania chińskie, bardzo precyzyjnie wykonane, może opiszę je jednym zdaniem. Otóż w Chinach, w niektórych kantonach, istnieje przepis, który mówi, że kobieta nie może mieć więcej niż jedno dziecko. W związku z powyższym, jeżeli kobieta zajdzie drugi raz w ciążę, a jej sąsiedzi to zauważą, to taką kobietę umieszcza się w specjalnym obozie, gdzie czeka na poród. Jak dziecko ro się rodzi, to komisja chwyta to dziecko za nogi i wkłada głową w dół do beczki z wodą przygotowanej przy łóżku rodzącej, tak żeby widziała, że yy, dziecko jest utopione, a nie sprzedawane, niehandlowane. Otóż na tych kobietach przeprowadzono badania, obliczając dokładnie dawkę promieniowania, yy, dawkę ultradźwięków stosowaną w czasie normalnego badania. I potem jak się taki płód urodził, dokonywano sekcji i określono stan poszczególnych narządów. I stwierdzono, że zmiany występują w zarówno w narządach mięśniowych, jak i w centralnym układzie nerwowym, czyli w mózgu. W związku z tym, że te badania były publikowane już 4 czy 5 lat temu, zdziwienie budzi, że polski minister zdrowia w ogóle o tym nie wspomina. Przecież praktycznie do 6, 7 miesiąca ciąży, takie badania są absolutnie niewskazane w normalnie przebiegającej ciąży. Ale one dają zysk kilkudziesięciu czy nawet do dwustu złotych za właściwie nic. Za 5 czy 10 minut siedzenia przy pacjentce, bo ta diagnoza w tym okresie nie ma żadnego znaczenia dla dalszego przebiegu ciąży, z wyjątkiem takiej możliwości, że może uszkodzić ten płód, a jeżeli serce. Trafi akurat na powstający zalążek serca i mięśnie czy komórki mięśniowe tego narządu zostaną zniszczone przez pęcherzyki kawitacji, no to po prostu płód obumiera. Tego się u nas w ogóle nie bada. Także ostrzegam wszystkie kobiety, które są w ciąży lub będą chciały zajść w ciążę, żeby. Nie wykonywały żadnych badań ultrasonograficznych w pierwszych trymestr, dwóch trymestrach ciąży. Chyba, że stwierdza się jakieś niepokojące objawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że w tym samym czasie, jeżeli stwierdzi się testami zajście w ciąży, to już wcześniej nawet powinno się kontrolować dwa badania biochemiczne czyli poziom żelaza, i poziom 25OHD, czyli witaminy D3. Tylko pra przy prawidłowym poziomie tych dwóch parametrów ciąża będzie się rozwijała prawidłowo. Kontrola powinna być wykonywana co kilka tygodni, 4-6 tygodni, dlatego że rozwijający się płód ma coraz większe zapotrzebowanie na pewne związki, pewne minerały, i oczywiście, że czerpie je z matki. To jeżeli Matkę potraktujemy jako fabrykę, która ma nieprawidłowe surowce, to produkt będzie też nieprawidłowy. Z moich doświadczeń obserwacji wynika, że właściwie 90 kilka procent kobiet w ciąży ma niedobór witaminy D. Tak samo jak ma niedobór żelaza w ostatnim trymestrze. Rzadko która ma suplementację tych Dwóch parametrów. To nie jest nic dziwnego. Tak jak kiedyś mówiłem, że kobiety w XIX wieku pracując po 14 godzin w zamkniętych halach nie miały możliwości kontaktu ze słońcem, i w związku z tym krzywica i gruźlica były nagminne, tak obecnie sytuacja niewiele się zmieniła. Proszę zauważyć, że. Dzień pracy zaczyna się o 8 rano i kończy przeważnie o 16-17 i przez te 10 godzin taka kobieta siedzi w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma dostępu do słońca, badania wykonane w Izraelu, gdzie zasłonecznienie jest dużo, dużo większe niż w Polsce, wykazały, że 47% kobiet w ciąży ma niedobór witaminy D. Jeżeli w Izraelu 47% ma niedobór, to są dwa pytania. Dlaczego Ministerstwo w Polsce nie wykonuje takich badań, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda w naszym kraju? Dwa, i dlaczego nie opieramy się na wynikach badań z Izraela, żeby suplementować wszystkie kobiety w ciąży y, witaminą D. Dlaczego koszt witaminy, y, badania witaminy D? wynoszący w różnych rejonach od 60 do 100 zł, nie jest refundowany przez NZ, mimo że to jest podstawowe badanie, dlatego że to, co my nazywamy witaminą D, tak naprawdę jest hormonem, który porusza około 3000 genów. Czyżby tego mi w serstwie jeszcze nie wiedziano?